Jak wygrałaś casting do Hotel Paradise? Ogólnie przed castingiem strasznie się stresowałam. Strasznie. Bałam się, że nie, że ja tam idę, oni mnie na pewno nie wezmą, jestem brzydka, nie mam takiego poczucia humoru. No i jak tam weszłam, ta rozmowa super przebiegła, fajnie, ale jak już właśnie była ta kamera i miałam parę słów powiedzieć do kamery, to normalnie było mi strasznie źle i tym się akurat stresowałam, bo trochę się jąkam i zaczęłam się wtedy jąkać i no już sobie myślałam, o nie, jednak mnie nie wezmą i byłam smutna, a jak potem się do mnie odezwali, no to jednak byłam bardzo, bardzo szczęśliwa z tego powodu. Czy program spełnił Twoje oczekiwania? Tak, program spełnił moje oczekiwania pod względem tego, że poznałam super ludzi. No naprawdę była taka fantastyczna ekipa, wszyscy się tak zgraliśmy, że nie mogłam sobie wymarzyć lepszej. Po drugie, nigdy nie byłam w Afryce, więc to jest naprawdę inny świat. To jak wszystko widziałam, jak to tam wszystko się dzieje, ten kraj muzułmański, to warto moim zdaniem to zobaczyć. No i przeżyłam przygodę życia, no bo nie każdy jest w stanie wyjechać na 2 miesiące na właśnie takie wakacje i przeżyć taką przygodę życia. Jeśli Wam się podobał ten wywiad, to zapraszam Was do komentowania, śledzenia profilu przeambitni.pl na Instagramie i dawania łapek w górę. Pozdrawiam!